Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Witam tych wszystkich, którzy są z nami po raz kolejny na webinarium OKK Design i tych, którzy dopiero teraz dołączyli do naszej społeczności. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Drodzy Państwo, ja się nazywam Olga Kisiel-Konopka i od roku 2012 zajmuję się prowadzeniem agencji OKK PR. Nasza agencja specjalizuje się w komunikacji marek wnętrzarskich i architektonicznych i od jakiegoś czasu w związku z pandemią organizujemy webinaria dedykowane właśnie architektom, projektantom, stylistom. Temat dzisiejszego webinarium jest bardzo interesujący i tak naprawdę trochę wynika z Waszych potrzeb, bo uczestnicy, którzy ostatnio wypisali nam tematy, na których im zależy, właśnie wskazali pokoje dziecięce. Jak zaprojektować pokój dziecięcy? O tym opowiedzą nasze ekspertki, architektki Ada Skwira i Małgorzata Liebhardt, właścicielki pracowni WZ Studio. Szanowni Państwo, naszymi partnerami dzisiejszego spotkania są dwie marki. Jest to Kontakt Simon, marka, która w tym roku obchodzi swoje stulecie, także korzystając z okazji chciałabym życzyć wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów, znakomitych projektów i owocnej współpracy z architektami i projektami. Myślę, że do tego ostatniego życzenia, moi drodzy, możecie się przyczynić, a także marka Barlinek, która współpracuje z OKK PR i z OKK Design od wielu, wielu lat, producent podłóg drewnianych. Szanowni Państwo, patronami naszego dzisiejszego spotkania, jak też wszystkich spotkań, które organizować będziemy w 2021 roku, są następujące tytuły. Jest to Eldeco, White Med, Dobre Wnętrze, Czas na Wnętrze, Example, Magazine, Design Teka, Furni i X-Space. Bardzo serdecznie dziękuję patronom medialnym, a Was, drodzy Państwo, zachęcam do lektury pism drukowanych i oczywiście do tego, żebyście zaglądali na portale, które nas wspierają. Szanowni Państwo, agenda naszego dzisiejszego spotkania przedstawia się następująco. Tradycyjnie mamy dwie prezentacje, mamy część prezentacyjną, podczas której spotkacie się z marką Barlinek, z podłogą Barlinka Zdrowo i Bezpiecznie. Tę prezentację przedstawi Jacek Kula. O 12:25, co jeszcze może stać się funkcjonalną dekoracją pokoi dziecięcych, czy gniazdka elektryczne mogą stać się biżuterią pomieszczenia? Tutaj pan Marcin Oleszczuk z Kontakt Simon przedstawi te zagadnienia. A z kolei o 12:45 spotkacie się z naszymi gośćmi specjalnymi, jak zaprojektować pokój dziecięcy, architekt Ada Skwira i Małgorzata Liebhardt z WZ Studio. Drodzy Państwo, przypominam o tym, że macie możliwość zadawania pytań po każdej z prezentacji, czy to Kontakt Simon, czy prezentacji Barlinek, będzie 5 minut na to, żebyśmy odpowiedzieli na Wasze pytania. Komentujcie, zadawajcie pytania, a ja też poproszę bardzo serdecznie o to, żebyście wskazali te tematy, które będą Was interesowały podczas kolejnych webinariów OKK Design. Drodzy Państwo, ja już teraz zapraszam na nasze kolejne spotkanie, które zaplanowaliśmy na 8 marca, a w tej chwili zapraszam do nas naszego pierwszego partnera, Jacka Kulę, z prezentacją o następującym tytule, z podłogą Barlinka Zdrowo i Bezpiecznie. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Jacek Kula, w firmie Barlinek od 10 lat mam przyjemność współpracować i pracować z architektami i z projektantami. Chciałbym dzisiaj Państwu troszeczkę powiedzieć, oj, coś tutaj, ruszyły małe problemy techniczne, powiedzieć troszeczkę o bezpieczeństwie i o zdrowiu związanym z podłogą, związany z naszymi produktami. Często jest to taki temat, który jest pomijany, zapomniany na pewno nie przez Państwa, ale przez Państwa klientów, przez naszych klientów w momencie, kiedy dochodzi do wyboru tego produktu, a są to naprawdę bardzo ważne zagadnienia, bardzo ważne tematy, które się przekładają na nasze życie, bo wiemy dobrze, że podłoga jest to taki element dość stały, który będzie nam przez bardzo długi czas towarzyszył. To nie jest element, który możemy sobie dzisiaj, jutro wymienić, bo wymiana podłogi to jest bardzo, bardzo duży temat. Jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, ja sobie dzielę na takie trzy zagadnienia, czyli bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo estetyczne i bezpieczeństwo finansowe. Jak ja to rozumiem i dlaczego, to powoli będę do tego przechodził. Co myślę, myśląc o bezpieczeństwie zdrowotnym? Przede wszystkim to, że nasza podłoga wykonana jest w 100% z drewna, czyli jest to produkt drewniany, z natury zdrowy, jest to natura, która nas
otacza na co dzień i to, co będzie, i ten produkt, który będzie towarzyszył codziennie w naszym życiu. Lakiery, jakie stosujemy do, niektórzy mówią, wykończenia, ja uważam, że lepiej mówić, zabezpieczenia tych podłóg, to są lakiery wodne, bezemisyjne. Ewentualnie mogą być to oleje naturalne, również bezemisyjne, obojętne, można powiedzieć, praktycznie dla organizmu człowieka, bo można je porównać, że to są oleje podobne do tych, które stosujemy w kuchni, może nie z tym zapachem, na pewno nie będzie czuć frytek czy pieczonych placków, ale są to też te oleje o podobnym składzie, czyli to są oleje nieszkodliwe dla nas. Czyli zastosowanie tych surowców do produkcji, czyli drewna, zastosowanie tych środków do zabezpieczania tych podłóg w postaci lakierów wodnych, jak i olei naturalnych, powoduje to, że te podłogi nie będą nas uczulały, że będą obojętne dla naszego organizmu w sensie tego pozytywnym. A wiemy, że chorobą cywilizacyjną jest w tym momencie alergia i to alergia, którą nawet my odkrywamy w swoim życiu dorosłym. Niektórzy mówią, całe życie byłem, na nic nie byłem uczulony, a dzisiaj okazuje się, że na coś tam jestem uczulony. I co najważniejsze, kiedy stosujemy podłogę drewnianą w naszych pomieszczeniach, jest to podłoga ciepła, czyli też w jakiś sposób zdrowa dla nas. Jeśli chodzi o to bezpieczeństwo finansowe, to gwarantuje to niepowtarzalna i nieprzypadkowa konstrukcja naszej podłogi. Czyli fakt, że ta podłoga wykonana jest z trzech warstw prostopadle ułożonych do siebie, powoduje to, że praca tego drewna jest bardzo ograniczona. Można powiedzieć, że z jednej strony wadą podłogi drewnianej jest fakt, że jest ona wykonana z drewna i cały czas pracuje, bo drewno, kiedy jest w postaci drzewa w lesie, żyje, kiedy jest na podłodze, też żyje. Jest to wada z jednej strony, bo jest wrażliwe na zmieniające się warunki, ale dzięki temu, że podłoga jest warstwowa, jest bardzo stabilna i odporna na te warunki, jakie mogą się, mówimy tutaj o wilgotności, jaka może występować w naszych mieszkaniach, w którym żyjemy, czyli w momencie, kiedy mamy lato, ta wilgotność wzrasta, kiedy mamy, czyli drewno się może rozszerzać, kiedy mamy zimę, wilgotność spadła, drewno się może kurczyć. Ale zarazem jest to też pozytywna strona tej podłogi, bo drewno jest takim naturalnym regulatorem naszego wnętrza, można powiedzieć takim naturalnym klimatyzatorem. W momencie, kiedy jest za dużo tej wilgoci, podłoga drewniana absorbuje. Kiedy jest za mało wilgoci, podłoga drewniana nam to oddaje. To tak jakby jeszcze w kwestii troszeczkę zdrowotności, ale zaraz będę przychodził do tej rzeczy najważniejszej, o której też chciałem powiedzieć, równie ważnej jak zdrowie, czyli też nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo finansowe. Celem naszym jest to, celem państwa jest to, w momencie, kiedy projektujecie dla klienta podłogę, żeby uzyskać piękną połać, piękną podłogę, która będzie cieszyła. Ja zawsze powtarzam, że państwo jesteście osobami, które realizują marzenia klientów, czyli chcemy osiągnąć efekt wizualny, estetyczny, który będzie sprawiał, że będziemy dobrze się czuć w tym wnętrzu. Czyli jeżeli chcemy się dobrze czuć w tym wnętrzu, to ta podłoga musi ładnie wyglądać. Nie może dochodzić do takiego faktu, że kiedy spada nam ta wilgotność, powstają szczeliny między deskami, klient przestaje być zadowolony. Klient, który mówił, że kocha naturę, w momencie, kiedy zobaczy na swojej pięknej podłodze, za którą wydał dużo pieniędzy, szczeliny, na pewno niezbyt będzie z tego powodu zadowolony. I wtedy następuje szukanie przyczyn, co się mogło wydarzyć, jak to możemy naprawiać. Powołujemy do tego ekspertów, za których płacimy, bo nie chcemy mieć takiego efektu. W przypadku naszych podłóg jesteśmy pewni, że dzięki właśnie tej konstrukcji, do której tutaj wrócę z powrotem, gwarantujemy, że ta podłoga zawsze będzie wyglądała, klient nie będzie myślał o ponownym remoncie, będzie zawsze zadowolony. Pamiętajmy o tym, że zawsze, jeżeli dochodzi do jakichś takich właśnie dziwnych wydarzeń związanych z powstawaniem szczelin, to zawsze to powstają w takich miejscach najbardziej widocznych w danym mieszkaniu, czyli centralnie, w centralnych miejscach, gdzie siedzimy sobie na kanapie, tam zawsze takie rzeczy powstają. My, stosując tego typu technologię produkcji, gwarantujemy Państwu, że nic takiego na tych podłogach się nie wydarzy. Co dzięki temu? Dzięki temu, że dzisiaj coraz
częściej sięgamy po ogrzewanie podłogowe jako jedno albo alternatywne do kaloryfera, ta podłoga gwarantuje, że spokojnie możemy ją zastosować zarówno na ogrzewaniu wodnym, elektrycznym, jak i na matach na podczerwień, które coraz częściej się nam pojawiają. Co ważne, tą podłogę też można poddawać renowacji, ale to myślę, że nie jest dzisiejszym tematem. Także myślę, że w kilku tych słowach jakby przybliżyłem Państwu swoje rozumowanie i dlaczego warto sięgać po podłogi warstwowe, dlaczego warto sięgać po podłogi Barlinka. I co dalej? I jeżeli ta podłoga posiada takie cechy, myślę, że spokojnie możemy dzięki temu zastosować ją w pokoju naszych małych dzieci, dorosłych dzieci. Jest to podłoga przede wszystkim bardzo cicha, co nie jest bez znaczenia, kiedy mamy maluszka, kiedy ten maluszek jeszcze sobie żyje w takiej łóżeczku czy też kołysce, kiedy wchodzimy do niego, kiedy on śpi, chcemy się zachowywać cicho, żeby się to dziecko nam nie obudziło, wtedy ta podłoga nie wydaje dziwnych dźwięków w postaci pukania. Kiedy nasze dzieci dorastają, są coraz większe i my zarazem chcemy mieć troszeczkę spokoju, nie chcemy słyszeć tego hałasu w wyniku, kiedy skaczą, jeżdżą na rolce, podskakują, rzucają klocki, to nasze podłogi tłumią te wszystkie dźwięki, są dość ciche, takie, które pozwalają na swobodne życie w domu dzieciaków i dorosłych ludzi. Jeśli chodzi o ten aspekt związany ze zdrowiem, to możemy być pewni, że jeżeli zastosujemy podłogi drewniane, to nasze dzieci, które będą najczęściej na tej podłodze przebywać, które będą siedziały na tej podłodze, nie są narażone na rzeczy związane z niepożądaną emisją dziwnych substancji, niekoniecznie zawsze zdrowych dla człowieka. I co ważne, ta podłoga jest ciepła. Czyli nie musimy się martwić o to, kiedy dzieciak siada na tej podłodze, że musimy rozkładać jakieś dywaniki, szukać pomysłów na to, żeby to dziecko tam nam nie zmarzło, żeby pupka mu tam nie przemarzła, żebyśmy do lekarza nie musieli lecieć. Jeszcze w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tutaj pandemię, niezbyt chętnie się wybieramy do lekarzy. Myślę, że to jest bardzo ważny element. Kolejna rzecz, kiedy zastosujemy pokrycie, zabezpieczenie olejowe, wtedy możemy być w 100% pewni, że dziecko nasze ma bezpośredni kontakt z drewnem, a drewno, jak wiemy, samo w sobie jest ciepłe i daje tą ciepłotę. Wtedy mamy piękną połać podłogową, nie pokrytą dodatkowymi dywanikami, chodnikami, bo musielibyśmy zastosować ich bardzo dużo, bo nasze dziecko jest żywe, nigdy nie siedzi w jednym miejscu. I dzięki temu możemy być na pewno pewni, że temu dzieciakowi się nic nie przydarzy. Nasze podłogi możemy wykonać w formie elastycznej, czyli amortyzującej ewentualne uderzenia, kiedy dziecko się przewróci, kiedy dziecko spadnie. Mamy system podłogowy, który stosowany jest na salach fitness, kiedy podłoga staje się bardziej elastyczna. Dzięki zastosowaniu specjalnej maty pod podłogą, podłoga absorbuje uderzenia. Podłoga jakby pozytywnie oddziałuje na rzeczy ruchowe, czyli na stawy tego dzieciaka. Odbiera te wszystkie przeciążenia, także dzieciak spokojnie może się bawić. Możecie być pewni Państwo, że jeżeli dzieciaczek spadnie, to na takiej podłodze na pewno sobie krzywdy nie zrobię. I co ważne, podłoga jest trwała. Kiedy nasz mały dzieciaczek, mały rozbójnik ze zwierzątkiem czy też bez zwierzątka działa, jeździ nocnikiem, jeździ klockiem, nasze podłogi olejowane czy też kiedy zastosujemy lakier o podwyższonej odporności na ścieranie, powodują to, że tych uszkodzeń nie widzimy lub jest ich bardzo mało lub są takie, które możemy sobie sami poprzez środki do pielęgnacji usunąć z tej podłogi. Podłoga nasza jest takim elementem, podłoga drewniana, która myślę, że może towarzyszyć nam przez całe życie. Nie tylko dla dzieciaka tego małego, dla którego my wybieramy podłogę, dla dzieciaka w średnim wieku, kiedy jeszcze decydujemy o tym, jak to jego pokój może wyglądać, ale też dla tego, powiedzmy, prawie dorosłego człowieka, ale cały czas dzieciaka. Nasze podłogi mają to do siebie, że jeżeli zastosujemy podłogi olejowane i przy dzisiejszych technologiach sami możemy zmieniać wygląd tej podłogi. Czyli kiedy mamy małego dzieciaczka,
tworzymy pokój jakąś dla niego, wybieramy podłogę w kolorze niekoniecznie, który będzie mu odpowiadał, mając 15 czy 16 lat, jeżeli jest to podłoga olejowana, przy dzisiejszych technologiach sami możemy zmienić kolorystykę tej podłogi. Nie są to jakieś bardzo skomplikowane procesy, a na pewno jeżeli się wesprzemy firmami wyspecjalizowanymi, przy niskim koszcie możemy to osiągnąć. Podłogi nasze to nie tylko materiał, który stosujemy na podłogach, ale to też możliwość wykorzystania tych samych desek na ścianach. A zaczęło się to wszystko około 7-8 lat temu, kiedy zaczynaliście Państwo stosować drewno na ścianach, zaczynaliście do nas dzwonić, że chcielibyśmy na ścianie zastosować drewno, ale chcielibyśmy, żeby to drewno było w tym samym kolorze, podaj nam kolor, jaki tam stosujecie. Często udawało mi się podawać ten kolor, bo w większości te kolory występują na rynku, aczkolwiek nie zawsze, bo często zdarza się, że mamy kolory tylko dla nas i są to barwniki przemysłowe, których ręcznie nie można nosić. Ale nawet jeżeli się udało ustalić ten kolor, udało się Wam zdobyć tą samą bejcę, którą chcieliście zastosować, okazywało się, że powstają dwa różne kolory, bo nanoszenie przemysłowe, a nanoszenie ręczne powoduje, że to jest inna gramatura i ta kolorystyka będzie rozbieżna. Nawet jak sami wiecie o tym, weźmiecie podłogę, deskę, którą położycie na podłodze, patrząc na nią z góry i tą samą podłogę, deskę przełożycie na ścianie, inny kąt padania światła powoduje, że te kolory są, może czasami można powiedzieć, że to nawet nie odcień, ale wydaje się, że to są dwa różne kolory, a co dopiero przy tym, kiedy sami, przepraszam, zaczynamy to ręcznie, czy fachowcy, którzy nam robią tą ścianę nanosić, na pewno powstaną dwa różne kolory, więc doszliśmy do wniosku, że możemy śmiało powiedzieć, że nasze podłogi można stosować na ścianie, zwłaszcza, że wyglądy są ich bardzo mocno zróżnicowane, jeśli chodzi o długości, jeśli chodzi o szerokości, możemy naprawdę uzyskać ciekawe efekty na ścianie. Jakieś małe problemy, jeśli chodzi o przełączanie, kilka takich aranżacji, co i jak można wykonać. Jeżeli bylibyście zainteresowani jakimiś szczegółami związanymi z wykończeniem tego podłóg, to zapraszamy na webinaria, jakie organizujemy. Bardzo chętnie prześlę plany tematyczne w najbliższym okresie, gdzie będziecie się mogli ze szczegółami tych wszystkich rzeczy zapoznać. Mam, nie wiem, czy to u mnie tylko to występuje, mam jakiś problem z przełączaniem kolejnych slajdów. O, udało się. Kolejne realizacje. Często zdarza się, że dostajemy pytania, czy nasze podłogi można stosować w pomieszczeniach takim, jakim jest kuchnia. Odpowiadam tak. W moim przekonaniu, z moich doświadczeń wynika, bo tu mówimy o sprawach związanych z zalewaniem, z mojego doświadczenia wynika, że kuchnia jest miejscem, które najmniej jest narażone na długotrwałe zalania. W kuchni, jeżeli nam się coś wyleje, to wycieramy i ścieramy to od razu i nie mamy problemu z wodą. Tak? Nie mówię o pękniętej rurce, bo jeżeli rurka pęknie od zmywarki, to zaleje nam zapewne cały dom, nie tylko kuchni. Więc kuchnia jest tą taką strefą, która według mnie jest najmniej narażona. Według mnie bardziej na ingerencję wody narażone będzie wnętrze, na przykład salonu, kiedy będziemy mieć jakiś wazon z kwiatem naturalnym, tu akurat jest na tym zdjęciu mały kwiat, ale kiedy będzie duża donica, ciężka donica, której nie będziemy przesuwać, a będziemy podlewać ten kwiat, nie to, że nam się ta woda będzie rozlewała, ale wystarczy, że coś kapnie, spłynie po tej doniczce raz, drugi, trzeci i tą doniczkę przesuniemy nawet, nie wiem, za 2, za 3 miesiące, to może się później okazać, że ta woda, która tam wnikała, zaczęła penetrować, no i dziwny taki jakiś ślad na tej podłodze pozostaje. I nie jest to do końca tragedia, bo jeżeli mamy podłogę olejowaną, to w bardzo prosty sposób, nawet samemu można ją naprawić, a jeżeli wezwiemy fachowca, to za nieduże pieniążki taką podłogę też możemy naprawić. Tutaj mamy akurat realizacje udostępnione przez firmę Decorum, naszego partnera wieloletniego, który z powodzeniem stosuje podłogi na swoich realizacjach. A takim koronnym argumentem przemawiającym za tym, że można zastosować podłogę drewnianą w kuchni, jest fakt zastosowania przez jednego z moich partnerów biznesowych, dzisiaj już kolegę
architekta Tomka Buszkowskiego w swoim mieszkaniu, podłogi na ścianie, w miejscu roboczym. Czyli mamy tutaj zlew, mamy kuchnię, na której jest coś na pewno gotowane, coś tam może się chlapać, to jest podłoga z kolekcji akurat Sensy, podłoga olejowana, ona już tam leży około 7 lat, na ścianie leży, chyba też tak można powiedzieć, że leży na ścianie ta podłoga około 7 lat, cały czas dobrze wygląda, cały czas jesteśmy zapraszani, cały czas gdzieś tam razem bywamy, to znaczy się, że jest chyba z tej podłogi zadowolony cały czas. Także nie bójcie się, można podłogę drewnianą stosować bezpiecznie, możecie być pewni w pomieszczeniach takim, jak jest kuchnia. To nie wszystko, co można zrobić z naszą podłogą, czyli mówiliśmy już o pokojach dla dzieci, czyli o standardowym wykorzystaniu naszych desek na podłogach. Mówiliśmy o możliwości zastosowania naszych desek na ścianach, ale są też inne miejsca, gdzie możemy dostosować nasze podłogi. I tutaj to wszystko już zależy od firmy, od montażysty, z jakim współpracujemy. Z naszych desek dobry montażysta, który ma kompetencje nie tylko wynikające z doświadczenia, ale kompetencje w postaci sprzętu, maszyn, jakich używa, może wykonać różnego rodzaju zabudowy schodów. I to jest o tyle fajne, że ten sam materiał dokładnie, który mamy na podłodze, możemy zastosować na schodach. I co ważne, jak to mówią wykonawcy, kość takich schodów jest minimum 30% niższy od materiału litego, z którego mogą być ewentualnie wykonane schody. Widzę, że muszę kończyć, bo Olga już pojawiła się. Także do brzegu dwie informacje o nowościach na rok 2021. W naszej ofercie pokażą się podłogi wytrzymałe, które będzie można stosować w każdym obiekcie użyteczności publicznej. I co więcej, bo myślę, że w większości Państwo pracujecie jednak na projektach mieszkaniowych, będzie można stosować je nawet w łazienkach, w salonach kąpielowych. Czyli jak zaczniemy w wejściu, w przedpokoju, możemy skończyć w łazience, czyli na całej powierzchni naszego mieszkania będziemy mogli mieć podłogę drewnianą. Dziękuję bardzo i chyba zabrałem zbyt dużo czasu. Chwileczkę tylko, natomiast teraz zadamy kilka pytań. Myślę, że może trzy takie najbardziej istotne. Poprosiłabym o wyświetlenie. Jaką szerokość ma Wasza największa deska? Najszersza deska to jest prawie 21 cm, dokładnie 207 mm. Długość 2,20. Wszystkie nasze deski co do długości mają jedną długość 2,20. Mamy jeszcze szerokości 18, 15 i 13. Najszersza jest 21. Dziękuję bardzo. Poproszę o kolejne pytanie. Jaka jest gwarancja na Państwa produkty? Gwarancja jest różna, 20-25, może być i 30, jeżeli montażu dokonuje autoryzowana przez nas firma, którą możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej lub ewentualnie dzwoniąc do niej, mogę taką firmę wskazać. Super. Poproszę o jeszcze jedno pytanie. A, to pytanie, o które pytało kilka osób, czy łatwo zmyję z podłogi farby i kredki? Mam małych artystów w domu. Jeżeli to nie będą farby olejne, będą to farby, nie wiem, akwarele, tego typu rzeczy, nie ma problemu, żeby zmyć. Nawet jeżeli to będą podłogi olejowane, pod warunkiem, że te podłogi olejowane są odpowiednio pielęgnowane. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o pytania, przepraszam Państwa, czas nam się trochę skurczył. Jacku, czy to nie będzie problem, jeśli odpowiesz Państwu na forum, bo tam jest sporo pytań, szczególnie o nowości w 2021. Widzę też pytania na temat tego, jak dbać o podłogę, czego używać do pielęgnacji. I było też kilka innych bardzo ciekawych pytań, także tutaj poproszę Cię o takie wsparcie. Dobrze, ja pozwolę sobie też tam zamieścić swój adres mailowy, gdyby pojawiły się później pytania lub ewentualnie potrzebowalibyście Państwo pomocy lub bylibyście zainteresowani naszymi szkoleniami specjalistycznymi, które są kierunkowane dla Was, to takie plany tych szkoleń również prześlę. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i będę odpowiadał, jeżeli się będą pojawiały pytania. Super, pytania są. Tutaj też się pojawiło, skąd pozyskać wzorniki kolorystyczne podłóg. Ono zawsze pada na naszych webinariach. Ode mnie. Proszę pisać, dzwonić i wysyłamy takie rzeczy. Super, dziękuję bardzo Jacku. Dziękuję bardzo. A w tej chwili zapraszam do nas kolejnego partnera naszego dzisiejszego spotkania. Tak jak wspominałam, Kontakt Simon obchodzi piękny jubileusz, stulecie działalności. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego. Drodzy Państwo, co jeszcze może stać się funkcjonalną dekoracją pokoi dziecięcych?
Czy gniazdka elektryczne mogą stać się biżuterią pomieszczenia? Marcin Oleszuk z Kontakt Simon odpowie nam na te pytania. Dobra, o, widzę, że wszystko działa. Ja nazywam się Marcin Oleszczuk i w firmie Kontakt Simon nie pracuję od 100 lat, ale od 5 lat tworzymy dział projektowy, który zajmuje się pełnym wsparciem firm architektonicznych, projektantów wnętrz, ale również projektantów instalacji elektrycznych, jako że nasze produkty są z tym segmentem związane. Ja na samym początku... O, przepraszam, troszkę się pośpieszyłem. Dobra. Na samym początku pokażę Wam, jak wygląda produkcja, bo mamy produkcję zlokalizowaną w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie produkujemy nasze gniazdka. I te gniazdka w tym momencie są produkowane już na 7 w pełni automatycznych liniach. Produkujemy tego na naprawdę ogromne ilości i dostarczamy osprzęt elektroinstalacyjny do większości Państwa domów. Wystarczy popatrzeć na swoje gniazdko w mieszkaniu i zobaczyć, czy kryje się tam mały napis Simon. To, o czym Olga wspomniała, w tym roku obchodzimy stulecie, zaczęliśmy swoją działalność w 1921 roku i od tamtego czasu produkujemy kontakty i stąd się wzięła nazwa kontaktu w naszym kraju, że wpierw były zakłady elektroniczne kontakt, a dopiero później ludzie zaczęli posiadać kontakty w swoich mieszkaniach i z automatu zostało to przyjęte, tak jak chociażby nazwa Adidasów, tak? Mówimy na Adidasy, a tak naprawdę zaczęło się to od nazwy firmy, która je produkowała. Ja dzisiaj postanowiłem, że będę nadawał webinar z pokoju dwójki moich synów, tak żeby trochę poczuć ten klimat całego webinarium. Bardzo, bardzo podobają mi się te różnego rodzaju aranżacje pokoju dziecięcych. One wyglądają bardzo fajnie przez, załóżmy, tydzień, później zaczyna się taki typowy dziecięcy rozgardiarz. To, co widzimy, to jest 12 serii osprzętowych, które w tym momencie posiadamy w ofercie. W tym roku planujemy dwie duże premiery, ale myślę, że o nich opowiemy już przy okazji innego spotkania. Ja dzisiaj chciałbym porozmawiać na samym początku o Detailu 82. Pokażę dwa warianty. Tak, wariant Detail 82, czyli wariant bardziej premium. I tutaj to wszystko się bierze. Chcieliśmy stworzyć ramki i gniazdka, będą trochę inną formą tego, do czego przywykliśmy. Dlatego to ścięcie, które widzimy tu z boku, jest wcięte do środka i od tego zaczęła się cała historia Detail 82. Zastosowaliśmy też trochę inny materiał, bo jest to duroplast. W standardowym osprzęcie wykorzystywanym najczęściej termoplast. Duroplast tworzy taką dosyć przyjemną powłokę ceramiczną, jeżeli chodzi o białe gniazdka, jeżeli chodzi o gniazdka w graficie albo anecycie, to one są takie matowe i takie też z dosyć fajną strukturą, bardzo, bardzo trudno brudzącą się i palcującą. Powstały dwie linie ramkowe, linia original, czyli ta górna linia, gdzie ten boczek tam nie wychodzi na zewnątrz, no i linia select. I to, co jest najfajniejsze w tej serii pod dzisiejszy webinar, to duże zwrócenie uwagi na małych kowalskich, czyli na tych obywateli, którzy często marzą, żeby to gniazdko w ich pomieszczeniu stało się również dopasowane do tego, co chcemy mieć na miejscu. Tak więc powstały groszki, powstały gwiazdki. Tutaj koło tej niebieskiej gwiazdki mamy taką ramkę białą z różowym boczkiem. Ona powstała z myślą taką, że tak jak element łącznika jest elementem dekoracyjnym i najczęściej go widać, to o tyle gniazdka nie zawsze muszą być również w groszki czy gwiazdki, dlatego powstały białe fronty z kolorowymi bokami. Jeżeli chodzi o wielokrotność, to maksymalnie ramki czterokrotne i tutaj też fajnie wyglądające ramki z serii Select, w której ten materiał boku wychodzi nam na zewnątrz. Tutaj przykład naturalnego drewna, czyli naturalna olszyna, która jakby ma współgrać z całą resztą. Myślę, że dopasowalibyśmy się do podłóg Barlinka, jeżeli chodzi o tą kolorystykę. Coś dla starszego kowalskiego, tak? Czyli linia bardziej fluorescencyjna, trzy kolory, czyli zieleń, róż i taki bardzo jaskrawy żółty. I tutaj z takich ciekawych anegdotek, najczęściej wykorzystywany w pokojach młodzieżowych,
ale miałem taką bardzo fajną realizację, gdzie na bardzo ciemnych płytkach w łazienkach w domu seniora były zamontowane te gniazdka i słyszeliśmy tak naprawdę tylko same dobre słowa od osób, które korzystały z tych elementów, bo zawsze one były widoczne, a jakby o frontu bardzo fajnie komponowały się z tymi płytkami i nie były takie agresywne. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to tutaj elementy, które można również wykorzystać w takich pokojach, czyli odbiornik Bluetootha, od razu współgrający z ładowarką USB, która jest w jego wkomponowana, do tego głośniki w systemie ramkowym, czyli takie maksymalnie dwa głośniki do tego odbiornika Bluetoothowego można podpiąć, bo ma wyjścia na prawą i lewą stronę. No i mamy jakiś mały system audio, który pozwala nam na ścianie naładowanie swojego smartfona i również używanie go do dopuszczania ulubionej muzyki, chociażby ze Spotify'a. Ładowarki USB to tutaj standard, który bardzo często zaczyna się pojawiać w łóżkach, przy miejscach, gdzie ładujemy swoje urządzenia, a nie chcemy wystającego elementu ze ściany, tak więc ładowarka jest wkomponowana w ramkę i ona jest schowana w środku. No i to, co pojawia się przy domach inteligentnych, i tutaj też ukłon w stronę mojego Kowalskiego, czyli KNX, ale KNX oparty na piktogramach, tak więc wiemy, że tak jak użytkownik tego mieszkania wie, jak załączać niektóre funkcje w przypadku KNX-a, to tak jego goście, czy też goście, jego dzieci nie do końca będą wiedzieć, jak zapalić światło, chociażby w łazience, to tutaj pojawiają się piktogramy, które odpowiadają za różnego rodzaju scenariusze, które się pojawiają. No i tu przykłady aranżacji, w których byliśmy również elementem, czyli pokoje dziecięce dla mniejszych Kowalskich. To akurat nią biała ramka z trzykolorowymi groszkami, która pojawiła się i bardzo fajnie te kolorowe groszki komponowały się z całą resztą pasteli, która w pomieszczeniu się znajdowała. Czy złota ramka, która już dla starszego dziecka była wkomponowana w tapetę i tutaj do tej tapety bardzo, bardzo fajnie to wszystko współgrało. No i taki drugi wariant, czyli wariant, w którym bardziej mamy naszego klienta, któremu zależy na cenie tych produktów i który chciałby trochę potanić tą instalację, bo na samym końcu remontu mieszkania, gdzie już mamy wszystko zamontowane, dochodzi do gniazdek i wtedy część Kowalskich przestaje mieć środki na wykonanie droższej aranżacji. To linia w różnych kolorach, kolory dopasowane jakby do tendencji rynkowych i do tego, co jest potrzebne i niezbędne. Dwa warianty, czyli Neos i standardowy Basic. I tutaj aranżacje już bardziej starszych, bardziej młodzieżowych pokoi oparte 3, też o ramki w srebrnym macie, czy też oparte o ramki grafitowe, które pojawiły się przy tej aranżacji i miały jakby podkreślić te elementy elektryczne, które również w pokoju były w czerni czy w graficie. A jak to wszystko momencik. O. A tutaj przykład już trochę mniejszego Kowalskiego, w którym zamontowana była ramka w żółtym kolorze z Basica Neosa. Tak więc, szanowni Państwo, w każdej serii mamy... W każdej z 12 serii mamy masę wariantów kolorystycznych. No i teraz jak uzyskać wsparcie z naszej strony, jeżeli chodzi o dział Biura Obsługi Projektów w firmie Contact Simon. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju narzędzia, no to na naszej stronie można odnaleźć wszystkie karty katalogowe. Mamy również umieszczone pliki na Archispace'ie. Jeżeli chodzi o sprawy plików 3D, czy plików BIM-owych, czy plików CAD-owych, czy też plików SketchUpowych, to wystarczy w SketchUpie na Warehouse wpisać sobie Contact Simon i wyskoczy cała strona producenta, na której umieszczamy wszelkiego rodzaju nasze biblioteki. One są od razu przygotowane pod Revita, tak więc można je sobie bardzo ładnie wyrenderować. Rozwijamy się w temacie BIM-u, bo widzimy, że duża część rynku architektonicznego idzie w kierunku BIM-u i tutaj opieramy się o dwa środowiska, o Archicada i o Revita. No i w tym momencie rozwijamy jakby bardziej gałąź Revitową, ale ta Archicadowa również będzie się wciąż rozwijać. Mamy masę próbników, mamy masę walizek produktowych i tutaj wystarczy skontaktować się z pracownikiem Biura Obsługi Projektów z Państwa regionu. Te kontakty można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Projektanci i tam wszystkie dokładne kontakty są do osób, które Państwa będą interesować.
W skali roku pojawiamy się na konferencjach, to niestety od zeszłego roku pojawiamy się na konferencjach webinarowych. Ja jestem dużo bardziej zwolennikiem konferencji stacjonarnych, na których można porozmawiać no i popatrzeć na siebie i zobaczyć siebie i każdy temat poruszyć, bo mówienie do tej małej kamerki w laptopie jest takie trochę dziwne, ale mniej więcej to jest 30 spotkań rocznie dla projektantów wnętrz, 3 spotkania rocznie, jeżeli chodzi o konferencje dla projektantów instalacji elektrycznych, bo też zależy nam na tym, żeby wasi elektrycy później wiedzieli, jak to wykonać, wiedzieli, jak to zrobić. Mamy też dział inwestycyjny, który odpowiada stricte za elektroinstalatorów. No i szkolimy też projektantów wnętrz w naszym zakładzie, to są 2-dniowe wyjazdy. Niestety w zeszłym roku nie udało się odbyć żadnego, bo mieliśmy bardzo duży reżim sanitarny wdrożony na zakładzie. W tym roku planujemy takie spotkania, ale też zobaczymy, co z tym wszystkim wyjdzie. Jeżeli chodzi o dział, to w dziale mamy w tym momencie 4 osoby w terenie. Można powiedzieć nawet, że 5 osób w terenie, czyli jestem jeszcze ja jako osoba dopomagająca pozostałe regiony. Mamy specjalistę do spraw dokumentacji projektowych Tomka, który w Czechowicach-Dziedzicach w centrali rysuje nam wszelkiego rodzaju bryły, przygotowuje materiały dla Państwa. Robimy zestawienia materiałowe, tak więc można nas podsyłać rzuty z opisami, gotujemy zestawienie materiałowe oparte na cenach katalogowych. Jeżeli chodzi o sprzedaż i dystrybucję, no to tutaj odsyłamy do hurtowni elektroinstalacyjnych czy też innych marketów budowlanych. Dobra, ja ze swojej strony dziękuję. Myślę, że mimo problemów technicznych udało się wyrobić w czasie. Ja przenoszę się na panel pytań. Tak, pytań. Od razu się pojawiły. Nie wiem, czy zdążymy ze wszystkimi. Tutaj też taka prośba, jeżeli byśmy nie zdążyli, to bardzo proszę o to, żeby na forum na pytania pozostałe odpowiedzieć. Dobra. Pani Magdaleno, tak. Czy robimy bazujące na własnym projekcie? Jesteśmy zbyt dużym zakładem z ilością gniazdek w okolicach. Ja myślę, że to jest jakieś 200 tysięcy dziennie, jeżeli chodzi o produkcję elementów. Byłoby nam bardzo trudno wprowadzić coś własnego. Ale pozostawiamy to do Państwa fantazji, można przerabiać, można coś modyfikować. Może jakiś konkurs kiedyś, prawda, na jakieś własne projekty i wtedy można je wdrożyć. Tak. Nowe gniazdka oparte na trendy, tak, w tym roku wejdziemy z bardzo ciekawą serią, można ją już zobaczyć w internecie, jest to Simon 100, związany trochę z naszą nazwą, wdrożyli go już nasi partnerzy holdingowi, czyli Simon Hiszpański. Gniazdka w zamyśle powstały w Barcelonie, część technologiczna powstała w Polsce, tak więc połączyliśmy tutaj współpracę holdingową. Jest to coś zupełnie nowego, czego na rynku nie było. Ramki bez żadnych linii niepotrzebnych, kity stworzone pod potrzeby klienta. Tak więc myślę, że to będzie temat do kolejnego webinarium, ale to czekamy na wdrożenie. Okej. Czy te gniazdka mają funkcję podświetlania? Tak, mamy różnego rodzaju elementy, jeżeli chodzi o łączniki z podświetlaniem, mamy panele dotykowe, tak więc tutaj zapraszam na stronę kontakt.simon.pl i tam można zobaczyć wszystko, albo proszę się skontaktować z działem Biura Obsługi Projektów i załatwimy. Pomieszczenia mokre, tak, IP44 w każdej serii, tutaj no musimy mieć tego typu elementy, mamy też gniazdka o wyższej szczelności 54, mamy puszki podłogowe, które mają IP66, tak więc można je montować nawet na tarasach zadaszonych. Super, tutaj tak szkolenia się pojawiają. Dobra, czy w spotkaniu w wyjazdach mogą brać udział studenci architektury? Pani Kingo, powiem, że w zeszłym roku planowaliśmy konkurs dla studentów architektury związany z naszym stuleciem. Niestety ze względów, jakie wiemy, nie udało się go zrealizować, czekamy tylko na odmrożenie i działamy z uczelniami i tutaj może nawet z panią Olgą będziemy wspólnie ten temat realizować. Z przyjemnością, drodzy Państwo. Jak załapać się na te szkolenie? Pani Dobrosławo, zapraszam do kontaktu z Biurem Obsługi Projektu i na pewno się pani załapie. Super, prosimy o kolejne pytania. No to chyba było ostatnie, tak jak patrzę. Nie, było jeszcze kilka, tak. Czy są dostępne złote ramki, też srebrne? Pani Magdo, Simon 54, tam mamy zarówno srebrne, jak i złote i też w detailu 82 mamy
białe ramki ze złotą wolutą, białe ramki z chromowaną, białe ze srebrną i tak samo mamy grafitowe, tak więc tutaj proszę o kontakt i na pewno coś dobierzemy. Super. Panie Janeczko, to tutaj jest temat tego typu, że wszystko zależy od odległości do miejsca zachlapania i jeżeli chodzi o te strefy najbliższe, no to tam niestety jest wymagany osprzęt IP44, tak więc tam muszą być gniazdka bryzgoszczelne i tak samo łączniki z uszczelką pod spodem, tak więc w tych najbardziej restrykcyjnych strefach niestety nie. Jeżeli chodzi o strefy dalej od źródła wody, to bez problemu można to stosować. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tam było jeszcze jedno pytanie o program, ale to myślę, Panie Marcinie, że zerknie Pan sobie na to, które było zadane. Dobrze. I odpowie indywidualnie. Także bardzo dziękuję. Dziękuję również. I w tej chwili zaproszę już naszych gości specjalnych, dwie zdolne, przepiękne kobiety, architekt Ades Kwire i Małgorzata Liphardt, właścicielki pracowni WZ Studio. Pracownia, która funkcjonuje od 2014 roku, ma na swoim koncie kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, a to co bardzo ważne, dziewczyny bardzo często występują w programach telewizyjnych, gdzie w charakterze eksperta od architektury wnętrz wypowiadają się na tematy związane właśnie z wnętrzami, a dzisiaj udało mi się zaprosić je do udziału w naszym webinarium, w którym opowiedzą o tym, jak zaprojektować pokój dziecięcy. Dzień dobry, witam Was serdecznie dziewczyny. Dzień dobry, jest nam bardzo miło, że możemy Wam wziąć udział w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Ja się nazywam Małgorzata Liphardt. Ja jestem Ada Skwira, bardzo wszystkich witamy, dziękujemy za tak liczną obecność na całej prezentacji. To co, może zaczynamy? Jak zaprojektować pokój dziecięcy? No i tu mamy oczywiście kilka słów takiego wstępu odnośnie naszych również doświadczeń związanych z projektami dziecięcymi, ponieważ mamy już na swoim koncie dość wiele. I aranżacja pokoju dla najmłodszych to zdecydowanie nie lada wyzwanie, bo pod uwagę trzeba wziąć nie tylko rozmiar pomieszczenia lub praktyczność mebli, ale także upodobania i pasje pociechy. Pokój dziecka to część mieszkania, która rządzi się zdecydowanie swoimi prawami i to jedna z tych nielicznych przestrzeni w domu, która może być zupełnie inna od pozostałych części domu. Dziecięcy pokój to również jest ta część, która będzie przechodziła bardzo często różne metamorfozy, a powody tego są bardzo tak naprawdę proste, bo wraz z wiekiem oczywiście te potrzeby dziecka bardzo dynamicznie się zmieniają. Są takie momenty w życiu malucha, że ta funkcjonalność przestrzeni potrafi się różnić na przestrzeni dosłownie pół roku. Przykład: noworodek, a dziecko, które już ma około 6, 7, 8 miesięcy. Oprócz potrzeb funkcjonalnych zmieniają się także potrzeby związane z rozwojem takiego dziecka oraz jego zainteresowania. Często projektując pokoje dla dzieci, kiedy dopiero one są w planach, to nasza rola jest, aby uświadomić rodziców, na co powinni zwrócić uwagę przy aranżacji takiego pokoju. W takich też sytuacjach staramy się używać bardzo uniwersalnej kolorystyki oraz decydować się na takie dekoracje, które będą mogły być dedykowane zarówno dla dziewczynki, jak i dla chłopca. Klienci nasi zdają się również na nasze doświadczenie, ponieważ często sami jeszcze nie do końca są świadomi, co może być dla nich najbardziej potrzebne. Także ta nasza pomoc jako architekta wnętrz jest dla nich bardzo często w cenie i dziękują nam bardzo często za właśnie też takie uświadamianie ich, co będzie potrzebne dla ich przyszłego członka rodziny. W skrócie może teraz przejdziemy przez
harmonogram może całej naszej prezentacji. Rozpoczniemy oczywiście od niezbędnych elementów w pokoju niemowlaka, a później porównamy je razem z elementami już dla tego starszego dziecka, czyli elementy w pokoju ucznia. Następnie omówimy kolorystykę zarówno dla chłopców, dla dziewczynek, ale również właśnie tą bardziej neutralną. Następnie zaplanujemy projekt tak, aby w przyszłości czekały go tylko metamorfozy, a nie pełne remonty. Oczywiście nie zapomnimy również o bezpieczeństwie i dekoracjach takiego pokoju. Pokój dziecka oczywiście przede wszystkim kojarzy nam się z taką przytulnością, z ciepłem. Za to oczywiście odpowiada w dużej mierze kolorystyka, którą tutaj narzucimy, i faktury, materiały, które są użyte w naszej aranżacji. Ale warto też powiedzieć, że projekt pokoju dziecka w tej pierwszej fazie życia to jest tak naprawdę projekt dla rodzica. I właśnie to im staramy się w tej początkowej fazie ułatwić te pierwsze obowiązki, które nie zawsze są przyjemne albo łatwe. Może w ten sposób lepiej to brzmi. Oczywiście przestrzeń takiego pokoju dla dziecka musi być również dostosowana do odpowiedniego momentu i do odpowiedniego wieku naszego malucha, tak aby dawało odpowiednie możliwość odpowiedniego rozwoju. Niezbędne elementy w pokoju malucha, takiego niemowlaka, nowego człowieka, który pojawia się w naszej rodzinie. I tutaj chciałabym także podkreślić, że nasze doświadczenie dotyczące projektowania pokoików jest dosyć duże i rzeczywiście na swoim koncie mamy bardzo dużo zrealizowanych już projektów, ale dodatkowo konfrontujemy tą naszą wiedzę jako architektki wnętrz również z życiem, ponieważ sama jestem mamą i chciałabym tutaj Państwu też podpowiedzieć nie tylko z perspektywy właśnie architekta, ale z perspektywy także rodzica. W związku z tym naszym zdaniem ten slajd przedstawia najważniejsze elementy, najważniejsze meble, elementy w pokoju dziecka, które powinny się znaleźć w tej pierwszej fazie życia. Przede wszystkim jest to oczywiście łóżeczko. Fajnie, jakby takie łóżeczko miało możliwość demontażu szczebelków, ponieważ w przyszłości, jak już będzie mraczkowało, chodziło, będzie można te szczebelki wyjąć i dzięki temu maluch swobodnie będzie mógł używać łóżeczka, wchodzić, wychodzić według własnych potrzeb. I to jest ważny komentarz, ponieważ absolutnie nie każde łóżko ma taką możliwość. Drugim niezbędnym elementem w pokoju dziecka jest oczywiście komoda z przewijakiem. Taka komoda powinna się znaleźć w sąsiedztwie, bardzo blisko łóżeczka. Mamy tutaj także przedstawiony fotelik do karmienia. Jeżeli jest on wyposażony w opcję bujania, to też jest dodatkowy atut, ponieważ dzięki temu możemy łatwiej uspokoić dziecko lub je uśpić. I taki element, o którym bardzo dużo rodziców zapomina, to jest mata. Tu mamy przykład maty w takich kolorach bardzo neutralnych, to jest szarość z kolorem białym. Ta mata jest absolutnie niezbędna do tego, aby dziecko się odpowiednio rozwijało, ponieważ na takiej macie maluch uczy się przewracać z brzucha na plecy, z pleców na brzuch, uczy się pełzać, szlifuje pozycję czworaczą, później raczkuje. I fizjoterapeuci dziecięcy absolutnie podkreślają, że to jest jedyne podłoże, na którym dziecko powinno się uczyć właśnie takich ćwiczeń, ponieważ często podsuwane klasyczne dywany lub nawet czasami kocyki nie są właściwe właśnie do tego typu zadań. Później mamy już takiego maluszka, który nam rośnie, ma już rok i wtedy najczęściej już ta pozycja spionizowana jest, często maluch już chodzi, więc możemy dodać do tego pokoju krzesełko i stoliczek. To też jest bardzo ważne, aby od tych najmłodszych lat dziecko uczyło się odpowiedniej postawy siedzenia i odpowiedniej pracy. Czyli jak rysujemy kredkami, oczywiście rysujemy kredkami też na podłodze, oczywiście na kartce w różnych miejscach, ale staramy się uczyć dziecka, aby na takie czynności robiło przy stoliczku. I jak już maluch ma opanowane chodzenie, możemy dołączyć jakiś fajny dywan, który będzie dodatkową dekoracją do naszego pokoju. No i przychodzi kolejny ważny etap w życiu dziecka, czyli szkoła. Niezbędne elementy w pokoju ucznia.
i to wtedy następują kolejne bardzo poważne zmiany w pokoju, jeżeli chodzi o funkcjonalność, bo przedszkolak staje się uczniem. Także tym niezbędnym elementem staje się biurko, regał na książki oraz dobrej jakości krzesło, najlepiej z regulacją wysokości. Potrzebna będzie też bardziej taka pojemna szafa. Jeśli nie przewidujemy miejsca na przykład na komodę, dobrze, jeżeli taka szafa również będzie miała kilka szuflad na bieliznę. Także to będzie taki kolejny etap, o którym powinniśmy pamiętać, że po raz kolejny musimy ten pokój dostosować dla dziecka i dalej będziemy w prezentacji oczywiście opowiadać i zwracać Państwu uwagę, co tak naprawdę będzie bardzo ważne, jeżeli chodzi właśnie o funkcjonalność tych mebli dla ucznia. W planowaniu projektu pokoju dziecięcego najważniejszy jest plan. Ten plan jest poniekąd ważniejszy od planu innych pomieszczeń w mieszkaniu czy w domu, ponieważ przestrzeń pokoju dziecięcego to jest przestrzeń, która zmienia się najbardziej dynamicznie i najczęściej w naszym mieszkaniu. Wielu młodych rodziców przeżywa ekscytację, urządzając pokój dla dziecka. Wynika to z tego, że jak myśmy byli młodzi, to takich możliwości aranżacyjnych nie było, więc nic dziwnego, że mamy ochotę stworzyć coś wyjątkowego dla naszych pociech. Proszę zwrócić uwagę, na różnicę pomiędzy układem funkcjonalnym pokoju takiego maluszka oraz układem funkcjonalnym pokoju ucznia. Mamy tutaj znaczące różnice. W pokoju malucha mamy małe łóżeczko, komodę z przewijakiem, właśnie taki stoliczek z krzesełkiem i fotel do karmienia. Natomiast układ funkcjonalny pokoju ucznia przedstawia nam już znacznie większe łóżko z szafką nocną, biurko, które jest ustawione blisko światła dziennego, czyli okna, oraz dużą szafę razem z regałem na książki, żeby w przyszłości mogło składować jak najwięcej swoich już prywatnych rzeczy. Dlaczego o tym mówimy? Ważne jest, abyście Państwo już na samym początku wiedzieli, jaki jest plan i jak będzie wyglądał ten pokój w przyszłości. Szczególnie jest to istotne, jeżeli chodzi, uwaga, o elektrykę. Tutaj przedstawiłyśmy taki plan i sugerowane lokalizacje gniazd elektrycznych oraz kinkietu. Nie zaznaczyłyśmy górnego światła, ponieważ ono w zasadzie nie zmieni się w stosunku do tego, co było w pokoju malucha. I proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj gniazda elektryczne przy łóżku, gniazda elektryczne za drzwiami. Ono zazwyczaj będzie takie gniazda, to są takie dodatkowe, które służą do sprzątania. Oczywiście gniazda elektryczne przy biurku i kinkiet przy łóżku służący, pomagający w czytaniu książek w przyszłości. I to jest tak naprawdę, ten schemat pokazuje, że gniazdka i ta elektryka zaplanowana w układzie funkcjonalnym pokoju ucznia wcale nie jest tak bardzo intuicyjna, jeżeli chodzi o układ funkcjonalny malucha. Jeżeli nie zaplanujemy tego na samym początku, to w przyszłości czeka nas remont. A to generuje bardzo dużą stratę czasu, ogromny bałagan i stratę pieniędzy. Właśnie dlatego chciałabym też Państwa zachęcić, żebyście myśleli o aranżacji tego pokoju w taki sposób, aby w przyszłości była możliwość zrobienia metamorfozy, a nie generowania bardzo dużego remontu. I przechodzimy dalej, czyli o wspomnianym meble, które rosną razem z dzieckiem, czyli meblach właśnie wielofunkcyjnych oraz mebli, o których Gosia wspomniała, czyli meble, które pozwolą nam stworzyć metamorfozę, a nie wielki remont i kupowanie nowych mebli. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest łóżko z Ikei. Ono ma rozsuwaną ramę i dzięki niemu dziecko będzie miało miejsce do spania, skrojone tak naprawdę na wymiar, a łóżko będzie dalej rosło razem z właścicielem. Także jest to rozwiązanie, które posłuży na wiele, wiele lat. Biurko również jest nieodłączną częścią nauki, także określa nam miejsce, gdzie dziecko będzie mogło się uczyć, gdzie będzie mogło się skupić. Jest to dość taka niezbędne miejsce do komfortowej nauki i w odpowiednich warunkach, jakie będzie potrzebowało. Ważne jest, aby to biurko było wygodne oraz zdrowe dla kręgosłupa dziecka, dlatego właśnie najlepsze są rozwiązania, które zapewniają prawidłową postawę. My miałyśmy okazję zapoznać się z tymi produktami, zarówno z biurkiem, jak i z krzesłami. Uważamy, że to jest świetne rozwiązanie, bo zapewniacie Państwo tym samym swoim dzieciom
100% najlepszego, czego można w takim wieku zapewnić swojemu dziecku, czyli zdrowia, zdrowego kręgosłupa. Ogólnie rzecz biorąc, testy wskazują, że właśnie wszystkie biurka powinny mieć regulację wysokości dla uczniów. Powinna być ona również możliwa w momencie, kiedy dzieci rosną. To jest taka potrzeba regulowania wysokości biurka, nawet tej potrzeby regulacji biurka nawet czasami jest niezbędna 2 razy w roku, także to jest bardzo często. Tym samym istotne jest, żebyśmy mieli również przechyłek blatu dostępny, dlatego że dzieci, jeżeli czytają książki, lepiej jest, gdy mogą mieć właśnie odchylony do siebie blat biurka. Wspomniane krzesło to również jest bardzo istotna kwestia pod kątem właśnie regulacji wysokości siedziska, ale również niektórzy nie pamiętają o takim ważnym też parametrze, jak regulacja oparcia takiego krzesła, dzięki temu dziecko będzie miało odciążony kręgosłup cały czas siedząc przy biurku. Oczywiście to są takie kluczowe elementy, o których nie możemy zapominać właśnie zarówno przy projektowaniu takiego pokoju dziecięcego, ale również dbając o zdrowie swoich pociech. Dalej przechodząc, mamy meble wielofunkcyjne, czyli w momencie, kiedy tej przestrzeni nie mamy aż tak dużo, a musimy w niej zmieścić jak najwięcej mebli. Właśnie wtedy przychodzą nam takie rozwiązania, jak na przykład łóżko piętrowe. Jest to świetne rozwiązanie, bo aranżując taki pokój dziecięcy w bardzo małym pomieszczeniu, mamy na przykład dodatkowe miejsce, aby przechować pod ramą łóżka na przykład biurko albo szafę, ewentualnie to może być miejsce do zabawy. Dzieci będą uwielbiały bawić się w takich właśnie zakątkach. Kolejnym elementem, który jest moim zdaniem bardzo wdzięczny, to jest połączenie tej komody, tej takiej komódki, regaliku na rzeczy i domku dla lalek. Będzie to się świetnie sprawdzało, ponieważ możemy taki mebelek kupić od razu, gdy dziecko pojawi się na świecie, a przez pierwsze miesiące życia będziemy wykorzystywali ten regalik na przechowywanie na przykład ubranek czy pieluch, a z czasem, gdy dziecko dorośnie, zwłaszcza dziewczynka, to myślę, że bardzo chętnie pobawi się w nim lalkami. Kolejnym bardzo praktycznym rozwiązaniem to jest połączenie kilku mebli w jednym, zrobienie takiego kombo. I tu jest połączenie komody, przewijaka i łóżeczka dziecięcego. Dzięki temu wszystko, co jest najpotrzebniejsze w pierwszych miesiącach życia dziecka, mamy pod ręką. Jest to też świetne rozwiązanie, gdy na przykład nie chcemy jeszcze przeznaczać pokoju dla takiego niemowlaka, a rodzice chcą na przykład zdecydować się, że te pierwsze miesiące życia będzie dziecko będzie mieszkało razem z rodzicami w sypialni. Wzornictwo łóżek. No i tutaj jest bardzo duże pole do popisu przeróżnych marek, również polskich. Dzisiaj mamy ogromne możliwości aranżacyjne i tak naprawdę jesteśmy w stanie bardzo często wymyślić własny wzór łóżka i robić to zamówienie. Tutaj akurat na tym slajdzie mamy bardzo fajne i zgrabne przykłady. Ja jeszcze tak powiem, że ta zmiana łóżka dla malucha następuje zazwyczaj w okolicach 2 roku życia. Oczywiście jest to kwestia indywidualna, ale często już około 2 roku życia pojawia się taka potrzeba. W takiej sytuacji ważne jest, aby łóżko, które wybieramy, miało materac blisko ziemi, bo tak, to zapewni nam takie poczucie bezpieczeństwa, jeżeli się ten maluch spadnie albo stoczy z łóżka, to nie będzie to duża wysokość, aczkolwiek bardzo fajnym rozwiązaniem jest właśnie zastosowanie takich, mamy tutaj przykład łóżka Luletto i tutaj są barierki, które ograniczają nam właśnie tego typu wypadki. Bardzo piękne i bardzo popularne też jest łóżko Tipi Mila, które w tym momencie bardzo często widzimy w różnych aranżacjach, ale ja też chciałabym zwrócić uwagę na łóżko, które tutaj widzimy, czyli chmurkę box, ponieważ to jest bardzo subtelny i bardzo taki prosty design, a właśnie ta forma w chmurki to jest zastąpienie tych barierek w łóżeczku, które tutaj widzimy. Te barierki, na przykład w takim domku, jak mamy tutaj Luletto, bardzo często są możliwe do demontażu w przyszłości. W związku z tym nie oznacza to, że jak kupimy to łóżko, to już na zawsze będzie z takimi ochraniaczami.
po prostu później one mogłyby zostać zdemontowane. Mamy także przykład już łóżka dla starszego dziecka, właśnie na przykład dla ucznia. I tutaj to wzornictwo pokazuje, że tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia. Mamy piękny zagłówek w kształcie chmurki i to może być fajna kontynuacja już idei i koncepcji, którą już mamy nadaną w naszym pokoju maluszka. Następnie chciałabym Państwu pokazać łóżka piętrowe. Ada już trochę o tym opowiedziała, więc ja jeszcze tylko zwrócę uwagę na kilka rzeczy. Łóżko piętrowe to jest taki mebel, który chyba jest pożądany przez każde dziecko. Przychodzi taki moment w życiu dziecka, kiedy każdy marzy o takim meblu i bardzo często rodzice zwracają się do nas ze spuchniętą głową i proszą nas, żeby w jakiś sposób zaaranżować ten pokój inaczej, no bo przecież to zajmuje tyle miejsca. I tu właśnie nic bardziej mylnego, ponieważ właśnie tego typu meble mają możliwość, są wielofunkcyjne. I tutaj mamy przykład łóżka piętrowego, gdzie mamy pod nim biurko i tak naprawdę ta ilość metrów kwadratowych, ta powierzchnia, na której znajduje się łóżko, jest zaaranżowana zarówno na biurko, jak i na łóżko, więc to jest bardzo duża oszczędność miejsca. Mamy także klasyczne łóżka piętrowe i to jest bardzo dobre rozwiązanie dla dzieciaków, które dzielą przestrzenie ze swoim rodzeństwem, bo tak naprawdę któż by nie chciał w swoim pokoju jako dziecko mieć właśnie takiego mebla. Gdy mieszkanie kupione, a plany się zmieniają. No i czasem tak się zdarza, że życie pisze swoje scenariusze i mamy taką anegdotę odnośnie jednej historii z życia, powiedzmy, naszej pracowni. Klienci zakupili mieszkanie z dwoma już dedykowanymi sypialniami dla swoich pociech. Posiadali już jedno dziecko, 2-letniego Wojtka, ale docelowo planowali mieć 2 dzieci. I gdy projekt już był praktycznie skończony, mieliśmy już oddanie z klientami, klienci do nas dzwonią z wiadomością, że z radosną tak naprawdę wiadomością, że spodziewają się kolejnego, no właśnie, kolejnych dzieci, bo bliźniaków. No i nagle wtedy właśnie musiał powstać nowy projekt, który był już dedykowany dla 2 dzieci, ale nadal w jednym pokoju. Więc również łóżka piętrowe to jest taka odpowiedź właśnie na takie sytuacje, gdy nagle mamy niespodziewane podwójne szczęście. Przejdziemy teraz dalej do takiej metody Montessori, która jest w ostatnich latach bardzo popularna również w naszym kraju, a na całym świecie jeszcze bardziej. Metoda ta stawia na własny rozwój dziecka, na płynne przejście od dzieciństwa do dorosłości, czyli tu się sugerujemy właśnie tą kwestią, że ten pokoik ma być jak najbardziej dostosowany do życia takiego malucha, czyli robimy takie przeskalowanie dorosłego, powiedzmy, pokoju dla dzieci, aby wszystko było w zasięgu ich ręki. I właśnie, aby pomóc takiemu dziecku, należy to środowisko mu takie zapewnić, aby pozwoliło mu się swobodnie rozwijać. I jednym z takich czynników wpływających właśnie na rozwój dziecka według Montessori jest odpowiednio zagospodarowana właśnie ta przestrzeń, w której wszystko jest bardzo przemyślane. Od koloru ścian po właśnie łóżko, szafę, zabawki. I tutaj wyposzczególniłyśmy kilka elementów, o których należałoby pamiętać właśnie przy przygotowaniu takiego pokoju właśnie według tej metody. Pierwsza to jest przestrzeń, w której przebywa dziecko, jest bezpieczna, czyli to jest taka moim zdaniem podstaw, czyli pomieszczenie musi być pozbawione ostrych kantów, wystających kabli, wszystkie krawędzie zaokrąglone, powinniśmy unikać jakichś szklanych przedmiotów. Meble, dekoracje są zainstalowane nisko. Chodzi tutaj o to, aby dziecko wszystkie elementy wyposażenia swojego pokoju miało na wysokości metra, maksymalnie 1,5 metra, tak aby miało do tego swobodny dostęp. Czyli właśnie tak jak wspomniałam, powiedzmy, że to jest taki przeskalowany pokój dorosłych, także żeby dziecko swobodnie mogło się w nim czuć.
Pokój powinien mieć jasno wydzielone strefy, czyli przykładowo będziemy za chwilę opowiadać o strefie spania i odpoczynku, strefie przebierania, czy też pracy i nauki, albo zabawy. Stronienie od bałaganu, przechowywanie, tu oczywiście dominuje prostota, nie ma w nich, w tych pokojach zbyt wielu zabawek, a jeśli są to zwykłe, jakieś ekologiczne, drewniane, dużo takich zabawek handmade, także staramy się utrzymać w tych pokojach porządek poprzez przechowywanie jakichś pojemników, koszy, tacek, bo to jest jednak, tu staramy się uczyć dzieci porządku. I oczywiście obcowanie dziecka z naturą, czyli jeżeli już maluch jest już troszeczkę większy, możemy postawić właśnie na jakieś doniczki, na przykład z kwiatami, z roślinami na parapecie. Najpierw przejdziemy do strefy spania i odpoczynku, czyli to jest, myślę, że większość z Państwa już kojarzy te łóżeczka, które my też już przedstawiałyśmy wyżej w prezentacji, czyli na te łóżeczka z materacem, który jest na podłodze. Jest to moim zdaniem wspaniałe rozwiązanie, bo dzięki temu nie musimy się obawiać, że dziecko w nocy na przykład się wypadnie z takiego łóżka, nie musimy też stosować żadnych dodatkowych szczebelków i to jest również świetne rozwiązanie, bo dziecko może swobodnie i bezpiecznie wychodzić z tego łóżka, wchodzić, trochę sobie regulować ten swój tryb życia w takim pokoju. Dzięki temu też dajemy mu poczucie niezależności. Dodatkowo jeszcze tak wspomnę, że te domki, które tu są wskazane, moim zdaniem są tu świetnym elementem zabawy, ponieważ wystarczy narzucić na ten daszek koc albo jakieś prześcieradło i dziecko może bawić się w teatr, czy na przykład też zdobywać jakieś bazy. Także jest to też dodatkowy element, oprócz spania, to też zdecydowanie zabawy. Kolejna strefa, czyli przechowywanie, to jest dość istotne, myślę, w dzisiejszych czasach każdy potrzebuje we wnętrzu takiej przestrzeni, jaką jest garderoba, a przynajmniej jej odrobina. Ubranka znajdujące się w takiej szafie czy w komodzie, warto aby odpowiednio ułożyć tak, aby dziecko miało do nich swobodny dostęp. Dzięki temu one będą mogły również uczestniczyć właśnie w dobieraniu tych ubrań i samodzielnie nawet wybierać, co dzisiaj założą. Dalej przejdziemy do strefy przechowywania, czyli to jest też bardzo istotny element właśnie w metodzie Montessori. Ważne jest, aby właśnie zabawki były dobrze zorganizowane, umieszczone w regałach i w różnych szafkach, aby każda rzecz miała swoje określone miejsce. Dzięki temu taki maluszek uczy się dokładnie już porządkowania i odpowiedzialności właśnie nawet za te zabawki. Jeżeli jakąś zabawką się bawi, wyjmuje ją sobie z szafki i w momencie, kiedy kończy zabawę, wraz z pudełeczkiem, tacką, odkłada na swoje miejsce. Strefa nauki i pracy, czyli również bardzo ważny element. Tutaj decydujemy się, powinniśmy zawsze przeznaczyć jakiś malutki chociaż fragment przestrzeni na wygospodarowanie tego miejsca, na przykład na jakiś stolik do zabawy lub jakieś biureczko, gdzie dziecko będzie mogło porysować, pomalować. To jest, myślę, integralna część każdego pokoju dziecięcego. Tu jest też taki świetny przykład, jaki znalazłyśmy, takiego elementu znowu dwa w jednym, czyli z jednej strony jest to biureczko do zabawy, do rysowania, a z drugiej strony mamy bardzo fajny element z tablicą, dzięki temu jest większa szansa, że oszczędzimy ściany w pokoju, a dziecko będzie swoją twórczość przelewało właśnie na tej tablicy. I ostatnia część, o której nie możemy zapomnieć, to oczywiście strefa zabawy, którą też powinniśmy mieć gdzieś wydzieloną. Nie musi być to duża część, ważne, żeby na niej była, żeby to był kawałek podłogi, który jest wydzielony, na przykład dywanem, wykładziną, jakimś kocykiem. Świetne też są rozwiązania typu właśnie tipi, baldachim. Dzięki temu możemy dokładniej wyznaczyć, ale również podkreślić tą właśnie przestrzeń do zabawy w pokoiku dziecięcym. I tutaj chciałybyśmy Państwu przedstawić neutralną kolorystykę. My bardzo często poruszamy się właśnie w tego typu kolorystyce w pokojach dziecięcych, ponieważ bardzo często planujemy, projektujemy pokoje dziecięce dla osób, których jeszcze nie ma na świecie.
W związku z tym najczęściej decydujemy się właśnie na takie neutralne barwy jak zielenie. Tutaj mamy kolory takie morskie, trochę miętowe, kolory niebieskie, szarości i beże. Zresztą chciałabym też zwrócić uwagę na to, że jak projektujemy pokoje dziecięce, to staramy się też nie narzucać konkretnej kolorystyki dla chłopczyka i dla dziewczynki. Wychodzimy z takiego założenia, że fajnie jest, jeżeli ta kolorystyka wychodzi od dziecka. Nie chcemy dziewczynkom narzucać koloru różowego, a chłopcom koloru niebieskiego. Dlatego jak są te dzieci malutkie, to stawiamy na takie delikatne, bardziej pastelowe kolory i neutralne, które również pojawiają się w tapetach, naklejkach czy innych dekoracjach. Natomiast skoro już omawiamy tą neutralną kolorystykę, chciałabym także powiedzieć, z jakimi kolorami kojarzy nam się pokój dziewczynki. Oczywiście my także je stosujemy. One zazwyczaj są już dla takich dziewczynek starszych. Mówię tutaj o takich dziewczynkach, powiedzmy już 3-4-letnich i starszych, które już mogą podjąć decyzję o tym, że planują być księżniczkami i muszą mieć kolor różowy gdzieś w pokoju. Staramy się także te barwy używać w taki sposób, żeby nie przytłaczały. Łączymy je z różnymi kolorami i tak, żeby po prostu powstała też w naszym pokoju pewnego rodzaju baza kolorystyczna. Dzięki temu, dzięki dodatkom i różnym elementom, które dodajemy właśnie w postaci różu czy takiego fioletu, jak widzimy na barwie tutaj na naszym slajdzie, możemy ożywić całą przestrzeń. W pokoju chłopczyka najczęściej spotykanym kolorem jest oczywiście kolor niebieski i granatowy. My staramy się tutaj wpleść także zielenie, takie bardziej też kolory ziemi, tak aby właśnie nie narzucać i żeby ten pokój był jak najbardziej neutralny, a dzięki tym dodatkom określać tutaj zainteresowania kolorystyczne naszych najmłodszych inwestorów. Przejdziemy teraz do opisu i przedstawimy Państwu kilka naszych projektów z pracowni. Zaczynamy na pierwszy rzut, pokój chłopięcy. Tutaj, no jak można już zauważyć, te kolory są takie dość, powiedzmy, oczywiście to są grafity, więc bardziej to jest w stronę męskiego pokoju, ale starałyśmy się, aby nie było tu zbyt dużo dekoracji, aby właśnie łatwo było tą metamorfozę z czasem przeprowadzić, czyli ściany mamy w takim błękitno, w takim grafitowo-niebieskim kolorze, dodatki są żółte i dzięki temu wiemy, że z czasem klienci będą mogli tylko wymienić tak naprawdę na przykład tapicerkę z żółtego koloru na jakiś inny, który zdecyduje właściciel tego pokoju. Także staramy się, aby właśnie ta kolorystyka, jeżeli klienci nie proszą, nie narzucają nam jakiegoś zdecydowanego jednego koloru, staramy się robić właśnie dość taką neutralną, która będzie pasowała dla dziecka 5-letniego, ale też i na przykład 12-letniego. I tak jest właśnie w tym przypadku. O wiele łatwiej jest wymienić tylko dywan, jakieś zabawki, obicie, niż robić taką pełny remont całego pokoju. Tu mamy idealny przykład właśnie pokoiku, który już został zrealizowany, natomiast w trakcie tworzenia tego projektu nie miałyśmy pojęcia, któż tam będzie mieszkał. Nasi inwestorzy główni także nie mieli pojęcia, ponieważ maluch był dopiero w planach. I tutaj chciałam właśnie zwrócić uwagę i wrócić do tej kolorystyki, że właśnie jest zrobiona w takich barwach neutralnych. Mamy jedynie tapetę, która jest taka miętowo, troszkę zielona. Elementem, który z pewnością przykuwa uwagę, to jest sztukateria, ale to jest taki dekoracyjny element, który pojawia się w pozostałej części mieszkania, więc tutaj takim jednym z głównych założeń projektowych było stworzenie pokoju dziecka, które jednak będzie spójne z pozostałą częścią przestrzeni. Też takim fajnym elementem dekoracyjnym, który akurat tutaj też został zastosowany, jest właśnie taki neon z napisem Dream. Pozostałość jest bardzo prościutka, nie narzucająca właśnie jakiejkolwiek płci czy konkretnego motywu. No to już myślę, że wszyscy wiedzą, że jest tutaj właścicielka tego pokoju. Pokój jest w takich pudrowych różach, jest bardzo słodki, ale też naszym zdaniem nie jest on przesadzony. Możecie tutaj zobaczyć między innymi właśnie
pikowane. U nas dość dużo jest tych pikowań, takich tapicerek na ścianach, ponieważ uważamy, że to idealnie ociepla nam wnętrze, zwłaszcza w takich pokojach dziecięcych. Mamy to wspomniane już wcześniej łóżko, które już wielokrotnie przywijało się podczas prezentacji łóżko-domek. I znalazło się też miejsce na taką huśtawkę kokon, którą dzieci uwielbiają, uwielbiają w niej się bawić, siedzieć, bujać. Jest miejsce na pojemną szafę, razem właśnie z miejscem na jakieś zabawki, miękki dywan, a nawet małe biureczko, aby dziecko mogło właśnie się pobawić, porysować. Także myślę, że jest to takie dobry pokój dla dziecka do, myślę spokojnie, no może bym tutaj powiedziała, dziecka już nawet szkolnego, jeżeli wymienimy to ten stolik na większy później. Chciałam tutaj, Ada, tylko dodać, że nie tylko dzieciaki lubią te kokony, bo to również jest bardzo fajna forma dla dorosłych i dla rodziców, więc uważam, że bardzo fajnie. Tu przed Państwem kolejny slajd, nasz projekt. Tu mieszka dziewczynka, ma około 5 lat. Tutaj rodzice łącznie z tą naszą małą inwestorką zdecydowali się na kolorystykę taką bardzo spokojną, neutralną. I tu chciałabym zwrócić uwagę, że to jest świetny kierunek, ponieważ dziewczynka, ona ma 5 lat, za 3 lata będzie chciała prawdopodobnie mieć coś zupełnie innego i dzięki temu, że zmienimy poduszkę, dekoracje, zasłony, może tapetę, jesteśmy w stanie zmienić w bardzo prosty sposób, naprawdę niskimi kosztami, wygląd całości pokoju. A teraz czas na pokój dla mojego pilota. Chłopczyk, widać, że pokój jest, co prawda jest utrzymany w takiej tonacji pastelowej, jednak ta tapeta już od razu sugeruje nam, że no jest tutaj jakiś miłośnik lotnictwa. Starałyśmy się, aby ten pokój był bardzo taki przytulny. Klienci tak naprawdę od razu zdecydowali się, że w tej części sypialnianej będą chcieli, żeby wszędzie była miękka wykładzina. Także tutaj ona też jest zachowana, więc jest to odrobinę inne rozwiązanie niż zazwyczaj stosujemy w pokojach dziecięcych. Jednak ta wykładzina jest o wiele bardziej odporna na zabrudzenia. Zastosowałyśmy też tutaj taki, myślę, ciekawy element, jak tapeta w bardzo modny ostatnio motyw lastryko, która jest przyklejona tylko do połowy ściany, czyli taką zastosowałyśmy jakby lamperię w tym miejscu. Do tego mamy takie mebelki dla maluszka, żeby mógł się pobawić, które są gotowymi meblami z firmy Vox. Ostatni projekt naszego autorstwa, który chcemy pokazać, to jest projekt Karolka. Karol ma już 2,5 roku i podobno świetnie mu się żyje w tym pokoju. To jest też taka baza i tak naprawdę nie narzuca nam jakoś szczególnie jakiejś konkretnej kolorystyki. Jedynym elementem, który jest taki dosyć mocny, to jest fotel żółty i on się rzuca w oczy. Ale też bardzo fajnie i pięknie na żywo wygląda tapeta w balony, która jest dosyć popularna aktualnie na naszym rynku. Tutaj spróbuję troszeczkę przyspieszyć, bo widzę, że nam czas powoli będzie się kurczył, a jest właśnie teraz bardzo ważny temat, który chciałam poruszyć, czyli bezpieczeństwo w pokoju dziecka. My jako architekci wnętrz musimy uczulać naszych inwestorów, którzy jeszcze nie mają doświadczeń z dziećmi, na co muszą zwracać szczególną uwagę, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń dla naszego malucha. Należy pamiętać, że wszystkie meble, przewijaki czy komody muszą być absolutnie przykręcane do ścian. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to należy zastosować blokady, tak jak widzimy na pierwszym zdjęciu najwyżej. To jest blokada, która nie pozwala dziecku otworzyć samodzielnie szuflady. Dlaczego jest to takie istotne? Otóż było bardzo dużo głośnych przypadków, kiedy maluchy otwierały wszystkie przepełnione szuflady, komody i niestety kończyło się to wypadkiem, ponieważ cały ciężki mebel spadał na naszego malucha i należy przestrzec wszelkich klientów i uczulać, że to jest naprawdę bardzo istotny element do zastosowania. Niezbędnikiem są także blokady gniazd, ale to jest tak naprawdę, blokady gniazd powinny się znaleźć nie tylko w pokoju dziecka, ale także w całym mieszkaniu. Tutaj mamy też przykład na trzecim zdjęciu. To są takie nakładki, naklejki na rogi jakichś mebli, które są ostre. Bardziej mi tutaj chodzi prawdopodobnie być może o salon, gdzie czasami mamy stoliki z ostrymi kantami. One są szklane czy kamienne i absolutnie musimy pamiętać o tym, że dziecko może
może po prostu się dosyć mocno uderzyć, więc musimy pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć takie miejsce. Mamy także bramki zabezpieczające, które najczęściej tutaj stosujemy przy schodach, ale chciałam też Państwa uczulić, żeby w tych przestrzeniach, gdzie znajdują się maluchy, nie można stosować mebli, które są niskie, gibotne, ponieważ maluch, który się uczy wstawać i pionizować, on się pionizuje przy meblach. Polega to na tym, że on się podciąga do tych mebli, najczęściej do właśnie niskich stoliczków, które są usytuowane w pokojach czy stolików kawowych. Jeżeli taki mebel super designerski na trzech nóżkach jest niestabilny, kończy się to w ten sposób, że dziecko przewraca się razem z tym mebel ląduje na dziecku, no i to może niestety generować jakieś no, niepożądane wypadki. W telegraficznym skrócie w takim razie powiemy o dekoracjach, które są tak naprawdę ważnym też elementem każdego pokoju dziecięcego, są jakieś dodatkowe ozdoby, które powiesimy na ścianach. Ostatnio bardzo modnym hitem są takie baloniki materiałowe, na których możemy, które możemy spersonalizować, na przykład napisać imię dziecka albo jakieś motto. Również bardzo ważny jest porządek, o którym powtarzamy bardzo często podczas tej prezentacji, czyli powieszenie jakichś kubeczków, gdzie dziecko może odkładać kredki albo kredę, jakieś pisaki. I nieodzownym elementem są również jakieś plakaty, które bardzo łatwo możemy wymienić, czyli coś, co możemy nawet z sezonu na sezon wymieniać na jakieś inne, gdzie dziecko bardzo często skupia swój wzrok. Ewentualnie na pewno będzie wielką pociechą dla takiego malucha, jeżeli powiesimy na ścianie jego radosną twórczość. Tapety. Tapety, oczywiście mamy bardzo dużo na rynku teraz dostępnych, różnych tapet, zarówno tych papierowych, winylowych, czy na podkładzie fizelinowym. Czasami my mamy bardzo wielki problem z wyborem właśnie takich tapet, bo jest tak naprawdę wielkie zatrzęsienie różnych wzorów na rynku. Najlepszym rozwiązaniem zawsze są modele, które są łatwo zmywalne, bo dzięki temu mamy gwarancję, że te tapety będą bardzo długo cieszyły się świeżością w naszych pomieszczeniach i łatwo będzie je również wyczyścić. Przy takim wyborze warto się kierować oczywiście zainteresowaniem dziecka, ale pamiętajmy o tylko jednej rzeczy, że te zainteresowania z wiekiem potrafią się zmieniać, także ten wystrój pokoju również będzie częściej ewoluował. Pamiętajmy zatem, że jeżeli zdecydujemy się na tapetę, prawie w 100% będziemy musieli w którymś momencie ją zedrzeć na jakiś inny motyw. Odpowiedzią na tapety są naklejki, które są o wiele mniej pochłaniają naszego budżetu domowego, ale również o wiele łatwiej jest je zmienić na jakieś inne albo w ogóle ich się pozbyć. Także jeżeli nie chcemy angażować dużych kosztów, zdecydowanie polecamy naklejki, które również mogą udawać trochę tapetę, jeżeli użyjemy ich więcej na ścianie. Tu mamy przedstawione lampy. Ja jestem absolutną fanką tych lamp baloników. I tylko jest niestety jedyny minus takiej lampy jest to, że rzeczywiście ona jest dosyć kosztowna w pokoje dziecięce, ponieważ one są dosyć, rozwijają się bardzo dynamicznie, nie zawsze mamy ochotę inwestować dużych nakładów finansowych. Natomiast już znacznie tańsze lampy, właśnie ta lampa Clipper czy lampa Cloud, która na suficie na pewno będzie wyglądała świetnie i również będzie spełniała swoją funkcję, to mi się wydaje, że to też są takie fajne rozwiązania, ponieważ oświetlenie to jest tak naprawdę dopełnienie naszego projektu i ono pełni ogromną rolę. Tu na dole macie Państwo przykłady takich lampek, które dają może troszeczkę bardziej światło, delikatne, klimatyczne. To są lampki, które możemy zawiesić na ścianie bądź postawić na komodzie. Co prawda ta ostatnia lampka firmy Karman, którego również jestem absolutną fanką i bardzo mi się podoba, ta wiewiórka. Również to jest troszeczkę droższy przykład, ale warto właśnie nie zamykać się na jakieś takie regularne i zwyczajne rozwiązania, tylko właśnie szukać takich rozwiązań, czy również pewnego rodzaju podobnych produktów, które też będą trochę ciekawsze niż zwyczajny, prosty plafon.
Mamy także przedstawione tutaj dywany, które stanowią bardzo fajną dekorację do pokoju dziecięcego. Pamiętajmy o tym, że takie dywany bardzo często występują, jest możliwość, aby one występowały z takimi specjalnymi matami, dzięki którym one się po prostu nie ślizgają po ziemi i też dzieciaki są no, po prostu bezpieczniejsze. Fajnie, jakby te dywany były miękkie, takie grube, bo dzieci po prostu dużo lepiej na nich spędzają, dużo przyjemniej, fajniej na nich spędzają czas. I na samym końcu chciałabym też powiedzieć, że świetną dekoracją to są właśnie namioty tipi i baldachimy. Tak naprawdę w większości pokojów dzieciaków znajdują się tego typu dekoracje, ponieważ maluchy uwielbiają chować się i mieć swoje przestrzenie, dlatego taki namiot jest bardzo często takim niezbędnym elementem dekoracyjnym pokoju. Baldachimy także, one wyglądają bardzo bajkowo, szczególnie w pokojach dla dziewczynek. I ja tutaj znowu muszę uczulić na jedną rzecz, ponieważ widziałyśmy kilka realizacji, w których takie baldachimy były zawieszone nad łóżeczkami malusieńkich dzieci i to jest bardzo fajny pomysł, natomiast to jest dobry pomysł tylko dla dzieciaków, które są troszeczkę starsze, ponieważ zdarzały się wypadki, kiedy taki baldachim mógł spaść na takiego naszego maluszka i oczywiście jest on lekki, więc samym swoim ciężarem nie zrobił nikomu krzywdy, ale taki maluszek nie ma jeszcze odruchów obronnych, aby mógł zdjąć ze swojej twarzy materiał, który przeszkadza w oddychaniu. Także tutaj uczulam, że tego typu dekoracje stosujemy już dla starszych dzieci. I dziękujemy Państwu za uwagę. Mamy nadzieję, że nasze jakieś komentarze i prezentacja była przydatna. Dziękuję bardzo. To była bardzo słodka, piękna prezentacja. Ja jestem akurat na etapie projektowania wspólnie z architektami dwóch pokoików dziecięcych, więc na pewno Wasze uwagi będziemy uwzględniać. Było sporo pytań, moje drogie. Ja też, zanim zaczniemy pytania, skieruję swoją taką informację, uwagę do wszystkich uczestników. Drodzy Państwo, ja Was serdecznie odsyłam na Instagrama WZ Studio, bo tam jest mnóstwo bardzo fajnej wiedzy, piękne projekty i zawsze możecie być na bieżąco śledzić to, co dziewczyny robią akurat i czym się zajmują. Drodzy Państwo, pytanie od Ani brzmi następująco. Jakie są trendy kolorystyczne w tym roku w pokojach dziecięcych? Co zamiast różu najczęściej pojawia się dla dziewczynek? My o kolorach mówiliśmy, ale może macie ochotę odnieść się jeszcze do tego zapytania. Najczęstsze tak naprawdę kolory, Ada, przepraszam, byłam pierwsza. Nie, proszę, proszę. najczęstsze kolory, które aktualnie w pokojach dla dziewczynek są stosowane, to są te kolory ziemi. Beże, biele, szarości. I to są takie barwy, na które aktualnie najczęściej stawiamy. Ale jeżeli chodzi ogólnie o pokój dziewczynek i w ogóle pokoje dziecięce, one rządzą się swoimi prawami i tak naprawdę trendy wyznaczają nam często dzieciaki, które nie patrzą na to, jaki jest aktualnie najmodniejszy kolor tego sezonu, więc no, to zależy od naszego malucha po prostu. Jeśli dzieci mają prawo głosu, już potrafią wyrazić swoje jakieś opinie, to na pewno zawsze słuchamy się tych decyzji. No i tu kontynuacja pytania, czy wyraziste kolory będą ok dla młodego ucznia? Co jeśli dziecko chce czerwony albo pomarańczowy pokój? O matko! No właśnie naszym zdaniem do końca to nie jest dobre rozwiązanie, to jest za mocno takie jarzeniowe kolory ostre, one nawet dość dobrze nie reagują z taką potrzebą relaksu w tym pokoju. Raczej jeżeli już radziłybyśmy, żeby to były kolory stonowane, jeżeli już ten młody uczeń bardzo chce koloru czerwonego, to spróbujmy go trochę pokierować w stronę jakiegoś złamanego koloru, który będzie stonowany i delikatniejszy, aczkolwiek na początku chyba spróbowałabym pokazania mu innej barwy kolorystycznej i spróbowania go przekonania do jakichś bardziej spokojnych tonów. Ale możemy też przemyśleć plan B i na przykład zaproponować, że ten kolor będzie się pojawiał na pościeli albo będzie się pojawiał na poduszkach. W dodatkach, tak. W dodatkach i ten kolor będzie miał, ale nie będzie motywem przewodnim i nie będzie męczył nam oka na co dzień. Mam już kolejne pytanie, ale zanim chciałabym przeczytać Wam, drogie Panie, opinię o naszej prezentacji. Świetna prezentacja. Nigdy jeszcze nie projektowałam pokoju dziecięcego. Teraz będę w razie takiego zlecenia gotowa. Tutaj od Beaty. Bardzo dziękujemy.
Sylwia z kolei pisze, świetna prezentacja, dziękuję bardzo, a Magdalena, przepiękne wystąpienie, także bardzo dziękujemy za te miłe słowa. No, nam jest bardzo miło, bardzo dziękujemy. I tu jeszcze Martyna, projekty super. Dziewczyny, kolejne pytanie dotyczy pokoju nastoletniej dziewczynki. Czy klimat boho w pokoju nastoletniej dziewczynki, jak go osiągnąć? Boho tak naprawdę kojarzy się nam z również kolorami ziemi, czyli wrócę do tego, co mówiłam wcześniej, ale też takimi naturalnymi materiałami. Nam się kojarzy trochę len, takie materiały po prostu naturalne. Jak osiągnąć taki efekt? Właśnie stosując tego typu zabiegi. Natomiast bardzo fajne też metody. Teraz jest nowa kolekcja na przykład w H&M Home, gdzie jest bardzo dużo takich dodatków w stylu boho. Są na przykład lustra z bambusa, są wieszaki z bambusa i właśnie tego typu elementy mogą nam sugerować, że to właśnie będzie taki klimat boho. No boho to też zieleń, pamiętajmy, więc też na przykład postawienie jakiejś doniczki z jakimś większym, na przykład jakąś większą rośliną, też już od razu frędzle, prawda, to też jest właśnie poduszki z frędzlami, to też spokojnie można dołączyć. Drogie panie, czy chcecie odpowiedzieć na pytanie? Ja widziałam tam kilka marek. Jakie polskie marki meblowe polecacie? O, jest ich naprawdę dużo. Przykładowo często faktycznie zaglądamy do Voxa, bo jest on dość jeszcze powiedzmy, że cenowo korzystny, nazwijmy to. Oczywiście też Nizio Home, to jest marka, do której zawsze zaglądamy i możemy skorzystać z ich produktów. No tych marek jest naprawdę teraz na rynku bardzo dużo, więc mogłybyśmy tak wymieniać. Bardzo dużo mebli też projektujemy na zamówienie, więc to jest chyba też taki sygnał, że większość mebli w naszych projektach to są jednak meble robione na zamówienie. Super. Czy dobrym pomysłem jest ustyłowanie biurka przy oknie na wprost, nie bokiem? Uzupełnienie poprzedniego pytania. Tak, pod dwoma warunkami. Po pierwsze, najlepiej, jeżeli to jest strona północna. Wtedy po prostu słońce nam nie świeci, albo jeżeli mamy jakąś formę rolety czy żaluzji, które mogą nam ochronić nas przed słońcem. Ale najlepsze usytuowanie biurka jest w stronę okna, zawsze jest od strony północnej. Ja jeszcze bym tylko dodała, że kwestia jest taka, jaka jest wysokość parapetu, bo to też czasami potrafi nam trochę tutaj popsuć, jeżeli chodzi o wizualne aspekty. I kwestia jeszcze grzejnika, bo jeżeli grzejnik będzie czasami niektórym to przeszkadza, jeżeli grzejnik, zwłaszcza zimą, będzie no, tak emitował swoje ciepło wprost na nogi. I zabiera ciepło. I zabiera ciepło, tak. Super, bardzo dziękujemy za pytanie. Jakie mają panie zdanie w temacie stosowania w pokojach dziecięcych, w strefie zabaw, mini ścianek wspinaczkowych? Jak takie rozwiązanie zastosować bezpiecznie? O, ciekawy temat. To jest bardzo ciekawy temat i właśnie w takich tematach zawsze odsyłamy do ekspertów, ponieważ rzeczywiście jest bardzo dużo firm, które proponuje takie rozwiązania, ale sporo tych firm nie ma żadnych testów, są to takie estetyczne rozwiązania. Tutaj rzeczywiście chodzi o bezpieczeństwo. My w naszych projektach jeszcze stricte takiej ścianki projektowej nie stosowałyśmy, ale tutaj radziłabym zasięgnąć rzeczywiście wiedzę u źródła w sklepach wspinaczkowych, ponieważ oni mają dostosowane szczególne, konkretne rozwiązania bezpieczne dla dzieciaków. Dokładnie. Na jakim poziomie jest górne łóżko przy piętrowym łóżku? Około 160-170 cm, przepraszam, Ada. Proszę. Ale to też pamiętajmy, że to zależy, znaczy ogólnie tak, standardowo Gosia dobrze powiedziała, ale to też zależy od wysokości, prawda, pomieszczeń, jakich mamy, więc warto to też sprawdzać. A dziewczyny, było jeszcze jedno pytanie, nie wiem, czy je wyświetlimy. Od jakiego wieku te dzieciaczki mogą mieć piętrowe łóżka? To zależy, ale ja bym powiedziała, że piętrowe łóżko właśnie, ale piętrowe łóżko czasami dzieciaki mają, że śpią na początku na dole, a później jak są starsze, przenoszą się na górę, więc jeżeli mamy taką konfigurację, to tak naprawdę możemy już rozpocząć zabawę z łóżkiem piętrowym, jak ma 3,5 roku, ale myślę, że zazwyczaj są to okolice 5 lat. Dziękuję bardzo. Poproszę o kolejne pytanie. Jakie najlepiej stosować farby do pomalowania pokoju dla niemowlaka? Jaki czas wcześniej najlepiej pomalować pokój przed przyjściem maluszka na świat?
Przede wszystkim powinniśmy stosować farby hipoalergiczne. To jest pierwsza kwestia. Jeżeli chodzi o samo pomalowanie ścian, to oczywiście no, najlepsze są takie, które są łatwo zmywalne, czyli rzeczywiście zainwestujmy w dobrą farbę, która bardzo będzie z nami współgrała przy zmywaniu, ponieważ bardzo często się zdarza, że dzieci lubią jedzeniem wymazać takie ściany albo kredkami i tak dalej, więc im ta farba będzie trudniejsza w zamazaniu jej na stałe, tym lepiej. Także na pewno będą się tutaj sprawdzać, między innymi na przykład farby ceramiczne. Jeżeli chodzi o jak wcześniej, im wcześniej tym lepiej, ponieważ zawsze dla bezpieczeństwa jest, aby ta farba mogła wywietrzyć się z pokoju. Także myślę, że na pewno minimum miesiąc to jest, powinniśmy zachować. Poza tym przyszli rodzice nie znają ani dnia, ani godziny. Tak, dokładnie. Także im wcześniej tym lepiej. Super. Jakie tkaniny będą idealne do pokoju maluszka? Tak naprawdę każda tkanina będzie odpowiednia do pokoju maluszka, pod warunkiem, że będzie pokryta tym mikrofibrą, jakimś takim, jakąś powłoką, która jest łatwo czyszcząca. Są specjalne materiały Aqua Clean, które służą nam do bardzo łatwego czyszczenia. Także proszę pamiętać o tym, aby sprawdzać ilość cykli, ponieważ w pokoju maluszka ja bym sugerowała, żeby to było minimum 50 tysięcy cykli na tkaninę. Dziękuję bardzo. I pani Martyna pyta nas o to, ile miejsca trzeba przewidzieć dookoła takiego kokonu. Pokazywałyście, drogie panie, kokony. Tutaj było sporo pytań na ten temat, więc jak no to... To bardzo zależy. To znaczy najlepiej jest, jak przynajmniej mamy ten metr, ale nie zawsze jest taka możliwość. Więc to zależy, ile miejsca. Możemy tak zrobić tak naprawdę i nawet 50 od takiej ściany, tylko musimy się z tym liczyć, że dużo, to my się w takim kokonie nie pobujamy. Także ja bym założyła, że jeżeli mamy przeznaczone na to miejsce, to spokojnie powinniśmy odliczyć około po metr od ściany, od zapory, od łóżka czy od innego jakiegoś mebla. Mhm, dokładnie, żeby dziecko się też nie uderzyło. Tak. Jakiej firmy tapety, naklejki wykorzystujecie w projektach? To chyba było widać, tak mi się wydaje. Tak, to było widać, więc myślę, że tutaj wystarczy wrócić do naszej prezentacji, ale aczkolwiek rzeczywiście najczęściej korzystamy z naszego dekornika, którego uwielbiamy, ale też musimy przyznać, że często projektujemy swoje tapety, które po prostu są realizowane przez firmy specjalizujące się w takich usługach. No super, to jest bardzo fajny pomysł. Poproszę o kolejne pytanie. Czy to już jest? Tak, tutaj już dostaję sygnały, drogie panie, że pytania, które padły, były, bo to już też wszystkie, które przygotowaliśmy z tych zadanych. Także ja bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję wam za poświęcony czas, za tę przepiękną prezentację. Wszystkim uczestnikom również bardzo serdecznie dziękuję za to, że braliście udział w naszym kolejnym webinarium. Tutaj się pojawiają pytania, kiedy kolejny webinar. Mamy tablicę z informacją, a ja jeszcze serdecznie zaproszę was, drodzy państwo, bo wiem, że kilka osób się pojawiało, były pytania, czy ten webinar jest nagrywany, czy będzie dostępny. Dostępny. Raz jeszcze potwierdzę, tak, jest nagrywany. Dostępny będzie pewnie od jutra na naszych social mediach, na YouTubie. Myślę, że na social mediach WZ Studio też może się pojawić, może fragmentarycznie. Natomiast serdecznie zapraszam, tak jak wspomniałam, też do polubienia social mediów WZ Studio. Do nas do OKK PR i OKK Design zapraszam. Dziękuję wam też, drodzy państwo, uczestnicy, za to, że napisaliście, o czym chcecie posłuchać podczas kolejnych spotkań. Następny webinar, który planujemy 8 marca, będzie dotyczył loftów, czyli przestrzeni loftowej. Spotykamy się z profesorem Jankiem Sikorą. Już teraz możecie się zarejestrować. Tutaj u góry macie taki niebieski baton, wystarczy kliknąć i się zarejestrować, a po naszym spotkaniu też taka możliwość będzie na Facebooku, tam stworzyliśmy wydarzenie. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję naszym architektkom, naszym ekspertkom i dziękuję wszystkim partnerom i uczestnikom webinarium OKK Design. Do zobaczenia 8 marca. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia.